Trochę niedoleczony jestem, słuchajcie, ale no trudno, jakoś trzeba się wyleczyć. Wiadomo, czym się strujesz, tym się lecz. Najlepszym sposobem lecimy na rybki. Piękna, piękna zimowa aura. Super zima jak co roku. 3 dni mrozu, a potem gołoleć. Dobra, no co? Zawsze zaczynamy od tego samego odcinka. Dzisiaj będzie inaczej. Pierdzielę ten odcinek leśny. Kurna, jest za każdym razem i jest ciulnia. Rozkładam tu tylko wędkę i lecimy na nizinny fragment. Będzie tam więcej łąk, więcej słoneczka, więcej tego, co dzisiaj chciałem ujrzeć, czyli ryby, może. Ja bym był, gdybym nie zrobił tutaj jednego kątownego rzutu. Jak tam wszystko jest? Kowrotek mój wydaje hałas. Niedobrze. Obrotóweczka w minimalnej granicy wyrzutu dla mojego kija. 3,8 grama. Prawie minimalnej. Bo kij mam od 3 gram wyrzutu. Do 16. Ślisko. Piękna rzeka. Ja jeszcze schorowany dosyć. Ale nie mogłem już w domu siedzieć. Musiałem przyjechać. Sprawdzone. Rzucone na tym leśnym odcinku i lecimy. W stronę dzisiejszej. Co wy myślicie, że my coś tutaj dzisiaj złapiemy? W tej rzece zazwyczaj ledwo co tylko są klenie. Nie ma szans. Po prostu dzisiejsza piękna pogoda skusiła mnie po to, aby ruszyć nad wodę. Zmieniły mi się w końcu plany na dzisiaj. Miałem być w innym miejscu, ale to nieważne. W ogóle chciałbym być w innym miejscu niż to, ale ostatnio dzieją się strasznie porąbane rzeczy, ludzie, wiecie? Kurna. Normalnie tyle wydatków się zrobiło. Furę muszę kupić. Karol już nie istnieje. Karola już nie ma. Niestety rdza go pokonała. No ale co? Taki już los każdego czterokołowca. No chyba, że ma naprawdę dobrego właściciela. Z grubym portfelem. Dlatego jakby nie ma jak się przemieszczać nad wodę. Tak jakbym chciał. No ale co? Korzystamy z tego, co mamy. W tej rzece żyje okoń, żyje kleń, żyje szczupak, którego nawet jak spotkam, to nie będę smutny, albowiem ryba na kiju będzie. Wiadomo, wszystkie wracają do wody. No stąd to nie ma co się dziwić zresztą. Taki kanał trochę płynie. Teraz nawet mocniej niż zwykle. Ale ryby raczej o tej porze to tu nie ma. Mam sporo do przejścia, rower schowany, mam nadzieję, że dobrze. Wieczór, mało czasu. Myślę, że zmieniam tą obrotówkę na coś głębiej schodzącego i bierzemy się za wędkowanie. Przynęta, na jaką dzisiaj postawiłem. O, proszę bardzo, Salmo Hornet 4. Przypominam, jesteśmy w województwie mazowieckim. Chłaj miebie, czy to ze sterem, czy bez stera. Są inne rzeczy do zmiany w tym kraju niż rozmiar mojego wabika. Taki przepis dla przykładu o przynętach 5 cm. Co jest w ogóle z chuja. To można byłoby zmienić go na przykład haki bezzadziorowe. Jak chcecie, kurna, żeby wam się szczupaki małe
nie dziurawiły kotwicami od przynęt powyżej 5 cm, to zróbcie po prostu zakaz mówienia na haki z zadzierami. Albo w ogóle na kotwicę, kurna. Ja to myślę, że każda kotwiczka mogłaby być pojedynczym hakiem. No i co? Chyba będzie miała większą szansę. Może. Kto wie. A może jednak to będzie patent. I tak naprawdę będzie jeszcze więcej tych brań. Zahaczonych ryb. I w ogóle wszystkiego. Coś tam mi się działo przez chwilę dziwnego. Rozproszyłem się. Kurna. No nie no. Ja już myślałem... A może to ryba? Kupiła się w jakiegoś zaczepu. Wiem to już tam tak, że raczej nie ma szans. Ajajaj. A. Może pojedynczy hak byłby lepszy na wyciąganie przynęty z zaczepu. No, czyżby to był koniec mojego salmohorneta? Kocham tą przynętę. Naprawdę, zachowałem w życiu jednego pstrąga. I to właśnie na takiego woblera. Udało się. Tak jest. Co to za ptaszek? Czapla. Niemożliwe. Jaka czapla. Nie zdążę wyciągnąć aparatu, odleci. No niestety, takie akcje zdarzają się. Ale może spróbuję. No trudno, może później. I tak fajny ten. Co tu się dzieje? O kurwa. Rzeka zamarznięta. No ładnie. Szykuję się na pstrągi. W końcu. Zawsze się szykuję na pstrągi, słuchajcie. Wychodzi różnie. Co roku mam plan, aby pstrąga złowić. Ogromnego, dużą ilość. Na razie tutaj pokrywa lodowa. Odbija się światło. Słoneczka pięknego. Wszystko w locie. Ciekawe jak daleko. Zobaczmy. Puszczaj mnie. Udało się. Spławik w tym roku będzie też na pewno ruszony. I to poważnie. Trzeba w końcu złowić jakiegoś konkretnie grubego lina. No. Jak to tak bez lina? A podobno w okolicy i w ogóle w moich łowiskach to jest go sporo. Zresztą często widuję liny, jak pływają sobie przy powierzchni. Także udało się znaleźć kawałek wody. Znam tą dziurę. W tej dziurze lubi być ryba. Prosto w coś. No ładnie. Właśnie widziałem, jak się patyk topi. Nie wiem, co to oznacza. Może ryby, może nie wiem, zły omen. Nie no, nie istnieją takie rzeczy. Chociaż nie no, żart. Istnieją. Zły omen, no wiecie. Patrzysz, wiesz sobie, nie. Dzisiaj to nie jest dzień na klenia. Ja tak miałem, jak spojrzałem na tą piękną pogodę dzisiaj. Ale pomyślałem sobie, idealny dzień
aby porzucać sobie wędkę lądową. Więc przyszedłem. Macham wędką. Próbuję złowić rybę. Może weźmie, może nie. Przechodzę jak największy kawałek. Rower zostawiony z tyłu, tam gdzieś w krzakach. Mam tylko nadzieję na to, że nikt mi go nie zapierniczy. Tak samo jak mam nadzieję na to, że coś dzisiaj złowię. To jest właśnie to. To jest tylko chciałem poczuć tego dnia. I zimne powietrze. Zimne powietrze właśnie po to. Złamałem patyk. Jestem amatorem. Aby wyleczyć się. Wiadomo, że najlepszy sposób na katar to jest przejście nad wodę i poddychać trochę zimnym chłodem. Niezły wodospad się tam zrobił. Strasznie dziwnie mi przechodzi plecionka przez wędkę. Jestem ciekaw dlaczego. W końcu jest zamarznięta, no tak. Ja cię chromolę. Zamarzająca plecionka. Momentami bardziej, momentami mniej. Duże mam przelotki. Więc rzuca się, ale lód jest. Ciekawe. Na takie warunki liczyłem. Jak myślałem sobie o jakiejś wyprawie wędkarskiej w tym roku. Szkoda tylko, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A nie nad jakąś fajną rzeką z wielkimi rybami. Kurde, ile patyk się pomarł. Nawet jak coś tu było, to już znikło. Wędka raczej nie służy do łowienia na rybami. Moje miejsce też nie jest jakieś wspaniałe, to właśnie w tym miejscu, na którym stałem, chciałem wyrzucać. Musiałem podejść tam, aby ryby wiedziały, że mnie tam nie ma. Postaram się być jak najbardziej cichy, jak ninja, tylko szkoda, że mam wędką prosto drzewo. No, wątpię, że uda mi się tak stanąć. Dlatego biorę sobie dobre miejsce na tą nogę tu. Dobre miejsce na tą nogę tutaj obok. Świetnie. Te trzciny ekstra po cichu zostają łamane. Na drzewo trzeba uważać. Nie chcę go łamać. W końcu żyje. Albo nie. Ha, może uda mi się go zdjąć po prostu. Cudownie. No, właśnie tak. Tak się czyści miejscówkę, gdy się podchodzi cicho na stronę. Właśnie spod patyk. Pięknie jestem widoczny. Tutaj w dołku, który będę celował. I tak zamierzam łowić. Pamiętajcie, najlepiej uczy się na cudzych błędach. Myślcie, że... Co no? Jak już wiadomo, że ryby nie będzie tutaj dzisiaj na naszym filmie, to chociaż może dużo wiedzy, dlaczego tej ryby dzisiaj tutaj nie ma. Nawet pomijając to, że wybór miejsca jest najważniejszą rzeczą podczas polowania na rybę. Skupimy się na jakichś drobniejszych aspektach. Czego nie robić, gdy już no taką dobrą wodą się jest. Tak właśnie działa wiatr, słuchajcie. A tak działa technika udarowa. Raczej na razie nie działa. Oh yeah. Właśnie tak działa. Oj, oj, oj. Przetarta plecionka. No nic. Zostawiam. Zostawiam przetartą plecionkę. Dlaczego? Mam jej niedużo. I tak muszę ją zmienić całą. A ponadto dzisiaj uczymy się na cudzych błędach, to znaczy moich. Wy się uczycie i zostawiam kawałek plecionki i rzucam drugi raz na drzewo. Pod rząd. Widzicie? Widzicie? Co się dzieje? Jak ja chcę coś zrobić, to ja to robię po prostu. Dzisiaj dzień błędów, ale ostatnio mam złą pasę. Zostawiłem tyczkę mikrofonową
tramwaju N62 o 4 rano. Teraz muszę budzić 215 albo 230 zł. Dlatego dzisiaj właśnie jest idealny dzień, aby nagrać odcinek Czego nie robić na wodę. Nawoź to jest ciężki przeciwnik, nawet dla metody udarowej. Ha, żartowałem, dla metody udarowej nie ma ciężkich przeciwników. Jak jesteś kamieniem, to jesteś ciężkim przeciwnikiem. Chociaż nieraz i zdarza się, że nie. Koniecznie. Go on energy! Finnat! Inny niż myślałem. Fajnie. Lekko biały. O! Jaki skamieniały. Łamanie patyku. I skamieniałego betona. Na pewno nie wpływa to przy nabraniu. Wchodzenie w drzewa też. Sztuka w unikaniu wplątywania szczytówki sprzętą w drzewo jest taka, aby zatrzymać się w odpowiednim momencie. Jak widać, wychodzi. Ale nieraz nie. Życie przewrotnym jest. Jakby za każdym razem wychodziło, to by nudne było. To jest bardzo kit miejsce. Woda śmieciowa. Widzę, brzeg się odsypał. Odmyło. Ciekawie. Muszę przyznać, że raz się dzisiaj wyłożyłem, czego nie nagrałem. I to było właśnie przed chwilą. Schodziłem na tą miejscówkę, postawiłem stopy swoje w dziwnym krzyżu i skończyło się siedzeniem, ale spokojnym, łagodnym. Gładko mnie śnieg posmyrał po pupciaku. Ciśniemy. Misja zakończona sukcesem. Mamy. To tyle, słuchajcie. No co mogę powiedzieć? Fajnie mi się łowiło. Super wypad. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że wam też. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Rób ta co chceta. Łów ta ryby. Najważniejsze to jest, aby wędką rzucać. Czas to ryba, pamiętajcie. Elo.